drugi punkt jest taki, żeby w Polsce wprowadzić euro, a trzeci to jest utworzenie państwa europejskiego. Dokładnie tak. I nawet średnio rozgarnięty obserwator sceny politycznej to stwierdzi. Więc to jest tylko i wyłącznie mowa trawa z waszej strony. Jesteś prawnikiem, Andrzeju, wiesz dobrze, że te rozwiązania, które funkcjonują w Polsce, funkcjonują również... Andrzeju, ale zobacz, no wchodzisz w słowo, krzyczysz, no nieładnie. Nieładnie. Niepotrzebnie. Ja wiem, że to jest taka radziecka, dobra szkoła, ale daj spokój, no. Posłuchaj. Andrzeju, posłuchaj. To był bardzo miły komplement, bo wolałbym być w Związku Radzieckim niż w PiSie. Ja wiem, że wolałbyś być w Związku Radzieckim i nawet, wiesz co byś wolał? Wolałbyś wprowadzić do Konstytucji zapis o przyjaźni z ZSRR, ale teraz z Rosją. To też byś pewnie wolał. Tak jak z Konstytucji 70. Wy się nadajecie do KGB. Powiem szczerze. Ale wie, panowie... Andrzej, mogę dokończyć czy nie mogę? Drogi pośle. Panowie, niestety, ale... Tylko generalnie rzecz biorąc, to wszystko nie ma sensu. Drogi pośle, sensu nie ma to, co robicie jako opozycja. Bo zamiast stać po polskiej stronie. Nad Polską, panie pośle. Nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. Inflacja za chwilę będzie 20%. I tak, już jest w krajach bałtyckich, tam też rządzi PiS. Ten niebezpieczny Glapiński, cholera, przejął władzę w Estonii. Pan poseł mówi o euro i ataku Unii Europejskiej na Polskę. Tak, dokładnie. I widzę, co się dzieje w Estonii. Widzę, jakie poparcie daliśmy narodowi ukraińskiemu. Jak bardzo naród ukraiński nas chwali. Jak bardzo nam dziękuje, jak bardzo jest nam wdzięczny. A Unia Europejska nie dała ani jednego euro. Właśnie przez to, że chce osadzić Donalda Tuska na stanowisku premiera. A wy chcecie tylko bronić Ziobry i rządu PiS. No to taka jest prawda. Ja ci nie przerywałem, Andrzeju. Drogi pośle, ja tobie nie przerywałem. Naprawdę. Nie przerywałem. Nie przerywałem. Słuchałem cierpliwie tych głupot. Ale i nie protestowałem. Słuchałem. Proszę, ale żebyś... Ja cię podziwiam, bo kiedy ty mówisz i słuchasz swoich głupot... Bo jestem cierpliwy. Czas naszego programu się zakończył. Szanowni Państwo, no pan poseł Szejna wszedł w narrację Donalda Tuska. Donald Tusk. Panie pośle, kończę program i tak już pana nie słychać.